Cześć, witajcie z tej strony Starlighci i zapraszam was na kolejny odcinek z F1 2012. Tym razem ścigamy się w USA. No i startuję z miejsca 12. Ricardo z kolei jest 11, więc poszło mu lepiej ode mnie. W sumie kwestia tego, że się rozwalił Vettela w kwalifikacjach. No i jestem przy okazji obrywali Rosberg, Raikkonen i Perez. W sumie mam Perez za sobą, choć tak, mój rywal nie jest. Resta jest 7, Hulkenberg 9, Kobasz 6. Weber startuje z 5 miejsca. Ale najważniejsze jest to, że no, Vettela mam za sobą, więc postaram się coś z tym Vettelem wykombinować. Oczywiście, bo znacie mnie, zdajcie sobie sprawę z tego, jak ja bardzo lubię Vettelowi zaschodzić w trakcie wyścigu. W kwalifikacjach mówię, zaschodziłam teraz, no i wysoko pora zaschodzić mu również w wyścigu. Ponieważ mimo tego, że startuję z 14 miejsca, no to może się wstawić do punktów, ale nie jeśli ja coś z tym zrobię. Co będą mógł nawet już bym na wstępie coś zrobiła. Jeszcze raz. Dobra, więc co, to chyba nie wsadzi. O, teraz się udało. Do widzenia, fotel. Dobra, teraz się musimy tutaj wsepić. Na wysokiej pozycji 11, miejsce 12. No serio, kara już, ech. Za to niby kara. Za Vettela? Mam nadzieję, że nie za Vettela. Jak ja mam coś przez Vettela doprowadziłem, dlatego teraz mogę mniej zyskać, więc mogłabym zyskać, Ricardo. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wcelić Ricardo. Jest 10 miejsce. Schumacher jest i Resta tutaj zwolnili naprawdę teraz. Mamy zasadę, co to wykorzystać. Resta jest, wsadzimy Restę. Dobra, udało się. Jestem Maldonado, bo dorwiemy. Co będę już odpadł z wyścigu? Powiedz tak. Tak. No to misja wykonana. Nie będzie punktów dla Vettela po raz kolejny. Dobra, jeszcze to 7 miejsce, no i myślę, że na to 7 miejsce zostaniemy. No mogło być oczywiście lepiej, ale... Dla mnie najważniejsze jest to, że udało się Vettela zlikwidować. Jeszcze tak jak mówię, tutaj jestem, ale na to skopany będzie atakował. No spróbujmy jeszcze powalczyć z Grosjanem, a go dogonimy. Nie jest aż tak daleko w sumie. A będzie można zdać, że jakoś Kobasz go zablokuje i my z tego skorzystamy. Tylko tak jak mówię, to tak Kobasz by też musiał zrobić, zablokować go najlepiej. Gdybyśmy się jeszcze mogli na to 6 miejsce wsadzić. No więc kurde, już chyba niestety będą mamy uciekać, no ale mam nadzieję, że oni tam będą walczyć między sobą i to sprawi, że trochę stracą. Że to ja tutaj z kolei będę tracić na walce z Maldonado. Niech. Niestety już chyba ich nie dokonimy. Będziemy się musieli zadowolić z tym 7 miejscem. No myślę, że to jest ten wyścig, w którym Fernando Alonso zostanie mistrzem świata. Nie wiem, jak my faktycznie będziemy na to 7 miejsce, to Fernando Alonso będzie miał dość sporo przewagę nad nami. Kurde, no niestety, no oni są za daleko już, no. Będzie ciężko, żeby ich nadgonić. Oni są szybsi, niestety. Jedyna nadzieja w tym, że będą tracić.
Tak w ogóle to gdzie jest? A nie, Dark Hamilton jest trzeci, okej. Okay. No to wreszcie będzie jakiś dobry wycinek dla McLarena. No i dla Grosjeana z CMTS. Więc no zaraz DRS będzie włączony, więc może będą tracić na trzecim okrążeniu. Luis, tutaj kurde, mam do nich 5 sekund straty. Raczej nie zanosi się na to, że mogłabym z nimi powalczyć. No ale mówić trudno, no. Ostatnio było zwycięstwo w Abu Dhabi. Teraz to wiecie, że za to, tyle dobre, że udało się w tyle już zlikwidować na wstępie, więc... Mimo się tego miejsca, myślę, że będzie tak najbardziej dobry wyścig, tylko właśnie jest kwestia tego, żeby to miejsce utrzymać. No, mamy być na 8 miejscu, więc cel zespołu jak najbardziej osiągniemy. Okej, Grosjean się zbliżył do Kobayashiego, no mam nadzieję, że oni tam powalczą trochę. To by mogło doprowadzić do tego, że trochę się będą blokować. O dobrze, chyba, o właśnie, chyba się blokują. Chyba Grosjean tutaj próbował zaatakować Kobayashiego. I przez to zwolnił trochę. No zobaczmy, co teraz do nich nadrobimy. No zdecydowanie do nich teraz nadrobiliśmy. Proszę bardzo, dopiero co było 5 sekund, teraz 4 sekundy. No, mam nadzieję naprawdę, że oni tam będą walczyć między sobą, bo to jest szans na to, żebyśmy mogli do nich nadgonić. Teraz myślę, że na pewno będą walczyć, bo Grosjean użyje DRS-a. I będzie próbował zaatakować Kobayashiego, jak on ci nie uda. Kurde, może być tak, że tak mu się uda. Ech. Niestety. Chyba mu się to udało. Jest to temat na to i Schumacher! No nie! Wiecie co, ja mówiłem, że nie będę używać powtórek w takich momentach, ale to jest ostatni raz. No tam się jest co do Batalon zbliżli. Zarówno Kobayashi, jak Grosjean. Jaki Grosjean? No kurde, traćcie tam na walce, no walczcie między sobą, traćcie na tej walce, no kurde. Niestety obawiam się, że do nich, no nie nadgonimy, no oni mogą tracić co najmniej za pierwszym sektorze. I za te straty możemy do nich nadrobić co najmniej za sekundę, ale później z kolei znowu będziemy tracić. Gdzie niby tutaj jeździ tam zakręt? Tutaj nie rozumiem naprawdę tego. Gdzie niby w tym momencie jeździ tam zakręt? Pytam się gdzie. Kurde, znowu 5 sekund, coś właściwie już. Nie, ale teraz nie stracę, bo są za daleko od siebie, kurde. Ale teraz ja z kolei trochę Schumachera stawiam z tyłu. Nie, 6 sekund już. No to dupa jest jedna wielka, no. Już z nimi nie powalczę niestety. Mówić o trudno. Ricardo jest bardzo blisko, no w sumie chciałbym doprowadzić do tego, żeby Ricardo miał punkty. Nie no, nie mogę co myśleć o Grosjeanie, o Kobayashi, ja się tym muszę skupić za walce. Z Schumacherem, który będzie atakował, niestety tamtych już nie nadgonimy, nie ma takiej opcji. Oni się do siebie zbliżyli teoretycznie, no ale oczywiście walczyć nie będą. Nie do sobą. Dobra, no to myślę, że najwyższa pora porozmawiać z wami na jakiś temat. I tutaj jest naprawdę przykra wiadomość, którą muszę wskazać ludziom, którzy są jego widzami. Mianowicie, YouTube jest spierdolony, nienawidzę YouTube'a, YouTube jest zjebany, kurwa. Co się stało? A to się stało, to się zesrało.
i kanał Erdina, na którym on nagrywał auta, też został usunięty, podobnie jak jego inny kanał, gdzie nagrywał inne bajki. I naprawdę nienawidzę YouTube'a, bo kurwa, YouTube mógłby się zająć prawdziwą patologią, nie? YouTube mógłby robić porządek z patologią, prawdziwą patologią, jak Elegant. Ale zamiast robić porządek z patologią, to oni zamiast tego wolą się spierdolić do gościa, który nic złego nie zrobił, właściwie to robi o wiele więcej dobrego niż większość YouTuberów na polskiej platformie. I wolę mu kanał zablokować. A dlaczego? Bo nagrywa bajki. No ja pierdolę, co za zjebie na tym YouTubie pracują. To jest coś, co mnie wkurwia, bo prawda jest taka, że Erdin robi coś dobrego, bo ja osobiście uważam, że dzięki Erdinowi te bajki, które on nagrywa, zyskały większą sławę. Ups, sumaker, przepraszam. Zyskały większą sławę te bajki. I przez to właśnie, zyskały większą sławę, to po prostu, sławę znaczy, to po prostu te bajki mają więcej fanów, którzy się tymi bajkami mogą zainteresować. No ale YouTube ma to w dupie, zresztą, może niekoniecznie sam YouTube ma to w dupie, a bardziej ludzie, którzy zgłaszają YouTube'owi takie rzeczy. Co? Disney się wkurwił na to, że jakiś Eredin wrzuca odcinki z aut na swój kanał, dlatego... Czy Polska zli YouTube'owi? Biorąc pod uwagę to, jak Disney, znaczy się, biorąc pod uwagę to, jak Disney ostatnio jest zjebany i spierdolony, to w sumie nie zdziwiłabym się, gdyby to właśnie przez nich tam Erdin stracił ten kanał. Naprawdę bym się nie zdziwiła. Bo Disney jest naprawdę spierdolony, serio. Disney jest zjebany. Jebać Disneya, nienawidzę naprawdę, za takie akcje nienawidzę Disneya, nie? To jest po prostu masakra. Nie dość, że ostatnie ich filmy, ich bajecki, to jest sama poprawność polityczna, sam feminizm, to jest w dodatku teraz odpierdalając z takiego, że blokują kanał Erdina. To jest kurwiające. Ludzie tam, ja widziałem komentarze ludzi pod filmami, ludzie się tam cieszyli, że mogą auto obejrzeć na YouTubie. A co? A teraz jest kunia, już sobie nie obejrzą, bo spierdolony YouTube zablokował kanał Erdina. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko Zerni się nie podda i da sobie drugą próbę, spróbuję może jest teraz ta auto nagrać. Ale naprawdę jest mi go szkoda. Najpierw usunęli mu ten kanał, teraz z kolei ten. To nie tylko z Wings jest problem, najwyraźniej. Z autami też jest problem. Jakie to są zjeby na tym YouTubie, naprawdę. Jakie to są zjeby. Słowo da, YouTube jest przepełnione samymi zjebami. Box in this lab. Ja się naprawdę martwię, że ja znowu kuźwa stracę w tym boksie. Że mnie mechanicy zablokują. A z drugiej strony ja wiem, że jak ja zjadę na drugim ogrodzeniu, to z kolei Ricardo zostanie zablokowany. Tutaj znowu zjebałam, bo nie ustawiłam sobie pit stopu na późniejsze ogrodzenie. I to jest problem. Wiecie co, nie zjeżdżam. I w sumie, jak mowa o niezjeżdżaniu, to o ale teraz wymyśliłam. Tylko pytanie, to mi się w ogóle uda, czy ja wyjadę przed którykolwiek z nich, jest taka szansa, że wyjadę przed którykolwiek z nich, chyba. Baton, może Batona się uda dorwać. A co powiem tak, wy już chyba wiecie, co ja planuję w tym momencie zrobić z Batonem, jeśli to się w ogóle uda. A chyba się uda. Właśnie znalazłem sobie super sposób na... nie o to mi chodziło. Kurde. No to jest za dużo tych powtórek używam. Właśnie znalazłem sobie super sposób, tylko właśnie to się musi kurde udać. Znalazłem sobie super sposób na pozyskanie szóstego miejsca. Tylko kurde, jak tak będę jeździć, to kto zrobi, się nie powiedzie. No więc Kowal się ewentualnie jest. Kurde, no nie no! Muszę tego Batona dorwać, muszę! Nie! Ach, i znowu kara! Kurde... Już nie mam powtórek. Dobra, jest tylko proszę. Dobra, nie uskoczyli mnie dostać, bo to go nie regalnie wyprzedziłam. Okej, skajcie. To co teraz chcę zrobić? Wiecie co będę chciała zrobić, tak? Chyba już wiecie. Tylko właśnie teraz, oby to się udało za pierwszym razem. Dobra, Baton, chodź. Pali go z tym, że kobała się mnie wsadzi Baton, tutaj się musi zbliżyć. Okej? Okay. Nie! Ach, nie udało się. Dobra, to kobała się. Kurde, Ricardo mnie dorwił. No tego nie przewidziałem, nie? Może się jeszcze uda to Ricardo wyprzedzić?
Dobra, jest jedna szansa. Chyba jest, damy radę. Ricardo wyprzedzi, damy radę. Jest. Dobra, nie dostałem kary i udało się zapanować nad sytuacją. Dobra, jest dobrze. Tylko kurde, Ricardo zablokuje boksa. Trudno. Później może muszę, będę mogł jakoś pomóc, żeby zyskał te punkty. Ale teraz odjebałem. Tylko właśnie teraz pytanie jest takie. Czy nie straciłam za dużo też przez tego batona, bo tam nie, w sumie nie batona, tylko Kobaciego rozwaliłam w sumie. Więc Kobaci straci na tym, ale będziemy przed nim przynajmniej. Tylko właśnie teraz kurde pozostaje pytanie, czy ja też nie stracę. O, właśnie boję się tego, że stracę. Kuźma, no dalej sport tutaj bolidów zjeżdża. Ja naprawdę mam nadzieję, że mnie w tych boksach nie zablokują. Ale właśnie Kobaci też będzie musiał teraz zjechać znowu. Kurde, proszę, nie zablokujcie mnie, bądźcie dobrymi mechanikami. Dobra, okej, na szczęście mnie nie zablokowali, dobrze. I teraz pytanie, co powiedzie się mój plan i wyjedziemy na szóstym miejscu? Tak, wyjedziemy na szóstym miejscu, pięknie. Pięknie, po prostu cudownie. No to w ten sposób sobie zyskałam jedno pozycję więcej. Tylko teraz muszę się mieć zawartości, bo już nie mogę kary dostać. Już nie mam powtórek. I będziemy musieli z Rosbergiem walczyć. Co ja to mam pomysł, co z Rosbergiem zrobić? Co na drogę 22 kierowców? Kobasi odpad? Ostatecznie? Tak, Kobasi odpad. A nie chciałem ostatecznie tego. Wolałbym batona trafić, no ale... Dobra. Grunze udało się przebić na to jedno miejsce więcej. Tak wiem, zachowałam się teraz jak totalna suka się teraz zachowałam. To co teraz zrobiłam, to było naprawdę cwane. No ale w ten sposób zyskałam sobie jedno miejsce. Tylko właśnie teraz jest kwestia jeszcze, żeby to szóste miejsce obronić. Tylko szkoda, że z batonem mi się tego nie udało zrobić. No osobiście wolałabym tak potraktować batona. No i który jest Ricardo? Ricardo jest 12. Wiecie co, myślę, że będziemy chyba w stanie mu pomóc, tylko właśnie teraz kwestia tego, żebym ja za bardzo nie ryzykowała. Chwila. Serio, naprawdę? Naprawdę, Ricardo, naprawdę? Are you fucking kidding me? Serio? Okej, okay, no to by było na tyle, jeśli chodzi o moją pomoc dla Ricardo. Już nie ma sensu mu pomagać w takim razie. Już nie mam jaką pomóc. No dobra, no to w takim razie będziemy się w stanie bronić przed Rosbergiem. I tyle w temacie. Mam nadzieję, że uda nam się tą miejscu bronić, no i też nie dostanę kary spadkowo. Ale naprawdę, cwanie rozegrałem tę akcję z tym, żeby być na szóstym miejscu. Tylko było, to szkoda, że to spotkało kogoś jeszcze, ale nie batona. Osobiście wolałbym batona tak załatwić, ale mówić trudno. Dobra, mamy za sobą Rosberga. I kogo jeszcze? Schumachera, dobra, czyli będziemy musieli z Mercedesami walczyć. No, mam nadzieję, że mi się to uda w miarę. No kurde, oczywiście jeden będzie atakował z tej strony, drugi z tamtej. No jak takie akcje będą przeprowadzać, to... No wiem, że nie chcemy stracić miejsca, to w pełni rozumiem, no ale oni sami mnie atakują. Sami się tam pchają. No tak, już wiem o tym, że Ricardo nie jedzie. Już się o tym dowiedziałem wcześniej. Dobra, teraz Schumacher z kolei, z nim będziemy się musieli podeskować. Ja to i wracamy właściwie do walki z Schumacherem, tylko z tym razem z nią się chyba o szóste miejsce. Nie ma Schumacher, tak łatwo ci tego miejsca nie oddam.
Więc no, ja ogólnie wysyłam Erdynowi kondolencje z tego powodu, co mu się stało i naprawdę mam nadzieję, że tych innych kanałów, które założył, mu nie zablokują. No, on tam nagrywa to Lorok, nagrywa również... Znaczy nagrywał z Eurataka, bo z Eurataka cały nagrał i mam nadzieję, że tego YouTube'u też nie zdajnie. No i po to ci to było, Samager? Pytam się po co. Tym razem to... Najlepsze jest to, że tym razem to nie była moja wina, sam stan wypadł dosłownie. Okej, okay, no to jest ewidentnie koniec wyścigu dla Samakera. Teraz z kolei masa, że... pisa na kolejną ofiarę najwyraźniej. A, okej, okay, no to zagnamy Samakera. Zadecznie odpad. No cóż, ludzie, którzy ze mną walczą, naprawdę nieciekawy końcą. Masa prostsze, nie rób mi tego, naprawdę nie rób mi tego, Masa. Ech, no i na jaki temat by tutaj jeszcze z wami porozmawiać teraz, gdy już mamy te finalne okrążenia, tak sobie myślę, No i to jest na temat złoty, co do omówienia, może teraz coś paroma słowami powiem na temat Sombry. Powiem tak, Sombra jest teraz oczywiście złotnicą niedocenionym, to może zacznijmy od tego, co niedocenionym. Właściwie to niedocenionym nie przez fanów, a przez twórców samych, bo w ogóle się nie psuło z tego, żeby Sombra był w jakikolwiek sposób charyzmatyczny. To jest po prostu taki zwrol, który jest sobie zły i tyle w temacie. Nie ma za bardzo jakiejkolwiek charyzmy. Na co ubolewam, bo z tego sam on faktycznie nie miał potencjał na to, żeby być lepszym złotnicą. Ale po prostu tutaj twórcy się nie psuło z tego, żeby on lepiej wypadł. No i w sumie jest, ma to sens, biorąc pod uwagę to, że Sombra... No w sumie ze Sombry mógłby być taki Scarecrow z Batmana, jakby nie patrzeć, bo... obydwoje symbolizują strach. Obydwoje... słyną z tego, że zsyłają inny kosmary. Więc ja myślę, że faktycznie, no tutaj, myśląc o tym głębiej, to Sombra miał potencjał na to, żeby być lepszym złoczyńcą. Złoczyńcą w stylu właśnie Scarecrowa ze serii Batmana. No ale niestety twórcy nie wykorzystali potencjału, choć however, w 9 sezonie Sombra nawet był spoko. Tylko tak jak mówię, było go za mało. No, był to jedynie w premierze 9 sezonu. Myślę, że lepiej by było, gdyby Sombra ostatecznie jednak też dołączył, co dopisali Styreka i Kość Grał i też, podobnie jak oni, byłby finalnym złoczyńcą do pokonania. Ja tak osobiście uważam, że tak by było lepiej. Jak już zrobimy plot twist, że Discord jestem Grogarem, to jednak fajnie by było, gdyby też Sombra był w finale. Podobnie jak był na początku premiery 9 sezonu, tak? W tych pierwszych odcinkach, no to też fajnie by było, gdyby był też tym finałowym bossem. Znaczy nie wiem, a to wtedy twórcy myśleli, że mając Sombrę, to oni byliby zbyt potężni i na siłę by zrobili zakłócenie, w którym Mensaj wygrywają, bo w sumie jakby nie patrzę, to Sombra jest bardzo potężny. On ma bardzo potężne moce, tylko no niestety... nie ma za bardzo charyzmy i to jest problem. No dobra, to już zostawiam tylko i właśnie Masa i Rosberg. Masa. A nie, to Perez jest! No, mój stary rywal, Perez, no proszę. Z nim się jeszcze będę potyskować. Dobra, jeszcze dwa okrążenia zostały do końca. Ale teraz tak, to Sombra można uznać za psychopatę? Zdecydowanie tak. Osobiście nie widzę jakichkolwiek powodów, dlaczego można by Sombrę nie uznać za psychopatę. Biorąc pod uwagę to, że cały czas jest samolubny, również jest bardzo okrutny. I też magią manipuluje on innych, żeby ci byli posłuszni jego woli, więc no myślę, że jak najbardziej za psychopatę można go uznać. To jest koleś, który absolutnie... To jest nawet złoczyńca, który się absolutnie przed nicą nie cofnie. Gdyby tylko nie był postacią z bajki, to myślę, że... zrobiłby jeszcze więcej okrutnych rzeczy. No w sumie jakby nie patrzeć, to on nawet był dosyć okruty, no on... przecież
tutaj psał kontrolę nad siostrą, zarówno Rarity, jak i siostrą Applejack, nie? Applejack, więc no naprawdę gość był okrutny. Tylko no, zabrakło mu tej charyzmy, no. Mogli się twórcy bardziej do niego przyłożyć. No muszę powiedzieć, że ostatecznie Sombra, podobnie jak w przypadku Grammara, to jest tego typu postać, której współczuję, bo... No, zasłużył na więcej, tak? Zasłużył na to, żeby być lepszą postacią. Oj, Perez. Okej, Perez stracił. Ale chyba jest dalej może jakaś, tylko po prostu teraz minimalnie stracił. Ale może normalnie jechać. Dalej. No to co, Massa wygląda na to, że będzie nas tutaj finalnym rywalem. Na tym torze. Tak, no myślę, że moglibyśmy zyskać więcej pozycji, gdybym tam wtedy się nie bawiła z Fetelem, no ale przynajmniej udało się go zatwić na wstępie, tak? No, dobra. Skontrujemy się, na pewno. Proszę bardzo. No już tylko i wyłącznie oni nam tutaj zostali. Nikt inny nam już nie zagraża. No szkoda naprawdę Ricardo, to jest kolejny wyścig, gdy nie zdobędzie punktów. No miał Sansa, to 10 miejsce w generalce, ale Sansa nie wykorzystał. No i niestety przez to już nie ma szans na to, żeby był na tym 10 miejscu. No dobra, czeka nas ostatni atak ze strony Felipe Massy i Pereza chyba też. Wow! Dobra. No teraz trzeba to jakoś skontrować. Mark Webber wygrywa wyścig. No dobra, z Webbera nie. A, jednak Massa będzie się siódmy. Jednak Massa tutaj wygrał z Perezem. Dobrze, że nie Webber, dobrze, że Webber, a nie Vettel. Co w ogóle za zwykłe okoliczności, że Red Bull wygrał wyścig, a z kolei drugi Red Bull jest na ostatnim miejscu, bo właściwie odpadł na pierwszym okazaniu. Taka karma dla Vettela za to, że... To Vettel z reguły, tacy Vettel, no Webber z reguły miał więcej peka niż Vettel właśnie. Taka karma dla Vettela teraz. Zona ma teraz peka. I on ma o wiele mniej punktów niż Webber w generalce. Ale dobra, ostatni zakręt i zbliżamy się już do prostej start meta, no i mamy 7 miejsce, a 6 miejsce właściwie, teraz przepraszam, 6 miejsce. Więc myślę, że ostatecznie jest to dobry wynik, mamy 8 punktów. No niestety Ricardo punktów nie zdobył. Okej, no Roman Grosjean czwarty, więc on tutaj teraz trochę zyskał. No McLaren teraz trochę zyskał faktycznie. Ale Luis zresztą myślę nadrobi do Batona. Okej, Perez ósmy, Maldonado dziewiąty, Diresta dziesiąty. No Diresta i Maldonado to rywale Ricardo, więc no... Oni na pewno na tym zyskają, że Ricardo nie ukłócił wyścigu w ogóle. Jest po raz kolejny nie zdobył punktów. A nie, Schumacher jednak nie odpadł, ktoś inny odpadł. Kto to taki odpadł? Pedro Tarosa. Rosberg odpadł, okej, Rosberg! No to ogromny pech dla Mercedesa w takim razie. Ricardo nie ukończył, no tak samo komikować, no i Vettel. Vettel to odpadł już na pierwszym okrążeniu. Wow, Timo Glock był tak blisko punktów. Nie, właśnie, miałem 8 drudzy, ale z kolei z Fernando Alonso ma mistrzostwo świata, on już wygrał mistrzostwo świata. No i Lewis jest to może Batona wyprzedzić w generalce.
Tak samo łabiar jest to moc Perezą obsadzić. No Ricardo jest co jest 11 w sumie. No i teoretycznie ma to sam za Maldonado, ale to musiałby naprawdę spore punkty zdobyć w Brazylii, a Maldonado z kolei w ogóle by tych punktów nie mógł zdobyć. Więc kurde, tak sobie myślę, może dać by Ricardo wygrać w Brazylii jako taki prezent dla niego, żeby faktycznie podskoczył, nawet Costa Fernando Alonso, może by było Ricardo dać wygrać w Brazylii właśnie. Mam teraz taki chytry plan, żeby Brazylii zakładać takim hukiem, że Ricardo wygrałby wyścig. I wtedy naprawdę sporo by zyskał. No, Ferrari też ma konstruktorkę. Myślę zagarnięto, no ale my z kolei mamy drugie miejsce, wygraliśmy chyba ostatecznie z McLarenem, mimo wszystko. O, nie było w ogóle gratulacji od inżynierów, a to dlaczego? Nie było gratulacji od inżynierów? Ciekawe. Dobra, Schumacher skończył przed Rosbergiem, ostatecznie. No, Vettel szczęśliwy, że wygrał wyścig. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać Brazylia. No myślę, że w Brazylii naprawdę posaleje i pozwoli chyba Ricardo wygrać faktycznie. Jakoś doprowadzę do tego, żeby wygrał. Przynajmniej w Brazylii spróbuje się zakwalifikować do Q3. I będzie to, myślę, że tam da się wstawić na pierwsze miejsce. I fajnie pozwolę Ricardo wygrać wyścig. Dobra, Brazylia bez lasu na sensie. Dobra. Chyba wiecie co? Wiecie co? Ja mam czas. Ja mam dzisiaj czas. Nie wiem, czy Paradox, czy... Nie no, Abu Dhabi to też nagrywałem tak do 58 minut. I jakoś to stykło. Tylko tak jak mówię, na Brazylia może być dłuższa z drugiej strony, ale wiecie co? Brazylia w sumie nie jest aż takim długim torem. Chcę mówiąc, mam ochotę jeszcze w tym odcinku pojechać w Brazylię. Ja dzisiaj mam czas, ogólnie znowu. Moja mama znowu gdzieś na dłużej wysła, więc myślę, że te 3, może nawet 4 filmy dam radę wam nagrać. Nawet korzystam z tego, że tutaj F1 zrobił dłuższy odcinek. Tylko sobie teraz specjalnie ustawiłem profesjonalistę, ponieważ chciałbym się przynajmniej do Q3 dostać. A będzie zobaczymy, no może niekoniecznie zwycięstwo spróbuję Ricardo zagwarantować, ale spróbuję mu przynajmniej zagwarantować, powiedzmy, drugie miejsce, no jakieś miejsce na podium przynajmniej. Bym mu chciała zagwarantować. No jak tak mi będzie szło, to może być tym cienko. Brazylia jest ogólnie krótkim torem. Więc myślę, że będzie dobrze. No ale jeszcze raz ten wyścig mam nadzieję przejechać. No i zakończymy sobie po prostu ten sezon w tym odcinku. No a w kolejnym odcinku rozpoczniemy sezon za UBZ i w ogóle mam solidny plan, żeby Australię przejechać na 100%. Tylko tutaj oczywiście znowu bym potrzebował czasu. No ale ogólnie ostatnio dosyć sporo tego czasu mam do nagrywania. Więc myślę, że no ile bym mógł Australię zająć? Obstawiam gdzieś 2 godziny. To będzie naprawdę bardzo długi odcinek. Ale myślę, że jak najbardziej jest możliwy do nagrania. Więc takie są plany na dzisiaj. Nagram to wam do F1. Ten dłuższy odcinek sobie to wam nagram. Później Wiedźmina 2. A następnie myślę, że Residenta. No i mam nadzieję, że jeszcze start Smitha na Life is Strange. Znaczy może być tak, że nie start Smitha, no ale w tym ostatnim były co odcinki z Life is Strange. Tak, ale widać w ogóle, że te czasy na profesjonaliście tych naszych botów są faktycznie takie... No gorsza o wiele, tak? Myślę, że jednak boty... Myślę, że jednak profesjonalista to byłoby taki chyba najlepszy poziom trudności, gdzie naprawdę tutaj walka z tymi botami byłaby równa. Niekoniecznie tak jest, gdy z kolei na Legendzie, ja zauważam, że na Legendzie nie do końca te boty są zbyt przejebane. Ma zbyt dobre czasy. Ja rozumiem, że jadę w Toro Rosso, ale jak ja nawet na Legendzie w niektórych sesjach kwalifikacyjnych nie jestem w stanie rywalizować z Seną, albo nawet czasami z Kovalainenem, no to sorry, ale to świadczy o tym, że ten poziom nie jest trochę... Ten poziom jest źle... źle dopasowany, niestety. No co ubolewam.
No mimo to gra na tej legendzie, bo chce jakieś wyzwanie. Ale już czasami jednak w kwalifikacjach zmieniam to poziom na profesjonalistę. Żebym przynajmniej się dostała do tego Q3, żebym jakieś wyzwanie to zmieniała we wyścigu. Konkretne wyzwania, a nie po prostu walczyłabym o miejsca niepunktowane. Fetel, a za mało tego rozwalić teraz, nie? Ale dobra, nie zrobię tego. Sobie jedź. Jedź i mnie nawet nie denerwuj! Ech, tutaj... Dobra. Ale biorąc pod uwagę to, że te boty robią gorsze czasy. No my to sobie i tak w miarę jako tak uda mi się dostać do tego Q3. Dobra, nawet kostem Fernando Alonso doprowadzę do tego, że Ricardo jakoś na wyścig wygra, albo przynajmniej będzie na drugim miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Zobaczymy tylko, jaką pozycję będzie miał Ricardo. Aha, Ricardo już odpadł. Ricardo 18 będzie startował. No świetnie, no to cykl nie naprawdę sporo pracy, żeby mu pomóc. Ech, i teraz tak, co nie jest na legendę? O sobie zdobędę pole position tutaj. Nie osiągnę celu zespołowego. Ale w sumie może by się udało doprowadzić do dubletu. Może by się udało doprowadzić do dubletu Torozo. Tylko oczywiście Ricardo by wygrał. No ale co, jak jeden raz będzie przesadzony, to się nic złego nie stanie przecież, tak? Ale teraz naprawdę nie, to jest skryte, co ja teraz chcę zrobić. Ale nie, no chcę, żeby Brazylia naprawdę była takim specjalnym wyścigiem. To jest kod finałowy wyścig Torozo, ostatni wyścig Torozo, więc faktycznie zakończymy ten wyścig hukiem. Nawet kosztem tego, że mielibyśmy z Fernanda Alonso zlikwidować z punktów. Mielibyśmy go pozbawić punktów. Ja może ewentualnie zwiedźmy na to, tylko zrobię krótki odcinek. Tak powiedzmy do 30 minut. No bo chciałem się wyrobić z tymi trenami seriami, no zawsze wam nagrywam. Dla was ostatnio w jeden Lucky Strange Residenta. Więc fajnie by było ogólnie znowu ponownie się z tymi serami wyrobić. Teraz tylko boję, że mogę nie zdążyć. No teraz mówię, trudno, no ewentualnie jakby była taka sytuacja, to może jutro uda się znowu nagrać dwa Lucky Strands, dwa odcinki z Lucky Strands, no ostatnio były co odcinki z Lucky Strands. Patrzcie, ale jednak kurde nie będziemy w pole position. Tak łatwo to nie będzie. Dobra, to tu będziemy ostatecznie. Czwarte miejsce, okej. Okej, czwarte miejsce to jest to dobre miejsce. Ponieważ spokojnie... się zabijemy do przodu od razu. Tego właśnie, niestety nieszczęsny Ricardo startuje dopiero 18. Z kolei Groza startuje pierwszy, no Groza mi naprawdę ten wyścig zniszczę. Dobra, ukłuć drugi. No, powiem tak, to jest nawet możliwe, żeby być na drugim miejscu. Bo ja bym chciał doprowadzić do dubletu Torozo, tylko tak jak mówię, no biorąc pod uwagę to, że Ricardo jest dopiero 18, to trochę mnie będzie czekać roboty. No i też jeszcze muszę brać pod uwagę to, że no jak będę oczywiście rozwalać i te skrzydła, no to te potem wcześniej będą zjedzać do boksa. To Ricardo też musi równie zjechać. No i teraz, żeby Ricardo nie odpadł z wyścigu, pracuje Ricardo. Nie bądź głupi, nie odpadnij z wyścigu, błagam cię, dojść do końca wyścigu. Bo się jeszcze boję tego, że on może z wyścigu odpaść, no ale mam nadzieję, że nie odpadnie. Dobra, padać nie będzie, więc jest okej. Możemy normalnie jechać. Z tutaj psewiny to wszystko. Jedziemy. Fetal i Weber się prosą. No właśnie, test inżynier chce, żebyśmy dali coś Torozo do zapamiętania i to, co chciałabym, żeby zapamiętali, to jest nadchodzący dublet na tym Torozo, mam nadzieję. Dublet Torozo. Wydaje mi się, że spokojnie się przebija to pierwsze miejsce.
No i zaczynam wdrażać mój piękny plan i wygląda na to, że Fetal będzie pierwszą ofiarą. No proste, kto by się spodziewał? Mam nadzieję, że będzie pierwszą ofiarą. Kurde, nie! To już zaczynamy jeszcze raz. Oj, Ferrando Rosso, no przykro mi, że ci to zrobię. No ale i tak już w sumie ma miejsca, i tak mu nie zaskodzimy. Dobra, no Fetal się prosi, nie? Żeby być tą pierwszą ofiarą. Kurde, no! No nie, no! I kara. Nie? Okej, nie dostałem kary, zagrożono, okej. Dobra, co ja myślę, że chyba ich najlepiej będzie niszczyć na prosty start meta. Który jest Ricardo? Mam nadzieję, że z tego się przebił do przodu. Który jest Ricardo? No 18 dalej, ech. Czyli co, z Grozanem jest co dalej, będziemy musieli ten zrobić porządek później. Bo jest dalej przed Ricardo. Ale pokazać teraz muszę mieć na własności. Znaczy Ricardo, nie, Grozan jest ostatni chyba jednak. Tak, jest ostatni. No Ricardo 19, no chłopie, co ty robisz? Co to odpierdalasz tam? Ty masz wygrać wyścig, a nie. Co ten Ricardo robi najlepszego? Czy jeszcze będę musiała z Marusiami męczyć dla niego naprawdę? Dobra, Fetal, chodź. No kur... Ech, ale nie... Kostem tego, co mnie Weber wypsadzi, dobra. Okej, jest. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Znowu, dobra, teraz Weber z kolei. To będzie z kolejną ofiarą, chodź. No to te poli są tak wytrzymałe tutaj, ej! To mi się nie podoba już. Dobra, to już Webera pożegnaliśmy. Co ja bym na starcie rozwalił obydwa Red Bulle? Tak. I bardzo mi z tym dobrze. Okej, teraz. Teraz kurde, przykro mi to robić tobie, Fernando Alonso, ale niestety nie dałeś mi wyjścia, ale w sumie to. Ja mu to zrobię tutaj. To nie straci aż tak wiele. Tylko się nad nim teraz zmieniło tylko. Ech. No nie. Kurwa, ale jak tak będę robić, to do niczego nie dojdę. Dobra, to jest pierwsza powtórka, której używam. Dobra, no sorry Fernando, ale nie mogę się w taki sposób na tobą litować, bo to nic nie da. Dobra, który jest Ricardo? Trochę się chyba przebił. Jest 14, okej. Okay. Dobra, jak to teraz kurde cholera jasno zrobić, okej. Okay. Fernando Alonso. No, ja pierdzielę! Ciężko z nimi tutaj naprawdę, to akurat to jest... Ten tor, gdzie tak łatwo się ich nie rozwali niestety, to jest problem. Dobra, co Maker, chodź. No ja pierdzi... No tak, kara oczywiście, no kurwa mać. Ej, to jest... Wkurwiamy to już. Myślałem, co tu pójdzie gładka, a to nie chuja. Ciężko się ich tutaj rozwala. Teraz się udało. Rosberg dalej jedzie. Sumak rozwalony. Nie no, co ja odwalam? Nie, to jest po prostu masakra. Teraz Fernando Alonso. Ajć, no przepraszam, Fernando, przepraszam. Ale mi źle z tym naprawdę, nie? Ale dobra, ja tak już zdobył mistrza świata.
Ratat, który jest Ricardo? Jest dziesiąty, już okej. Okay. Zbliżamy się. Już do tego zabił Ricardo. Czy przebił na pierwsze miejsce, bo naprawdę jest blisko? Dobra, Hamilton, ty będziesz kolejną ofiarą. Nie, to co ja po prostu robię w tym wyścigu, to jest absurd, ale... No, zespół chciał, żeby ten wyścig był zapamiętany. Ja robię wszystko absolutnie, żeby ten wyścig był zapamiętany. Przez wszystkich, nie tylko przez Toro. Jest. Jest! Ale Hamilton to się zatrzyma o wiele szybciej w boksie. Już się będzie musiał zatrzymać. Dobra, następny jest Perez. No to zapraszam mojego rywala. Nawet ostatni wyścig by mógł zniszczyć. Ale cała praca za to, że musi być przez Ricardo, cała praca na to, no. Pytam się co. No, to było na tyle, jeśli chodzi o pana Pereza. Co z Ricardo? No kurde, Ricardo nie spada ani na inne pozycje, no ja pierdzielę, 13 jest. Kuźwa. To będzie cięższe o wiele, to będzie o wiele bardziej cięższe, żeby ich tak załatwić. Żeby tak załatwić tutaj dobrą pozycję dla Ricardo, to będzie o wiele cięższa robota. Dobra, zapraszam tutaj teraz pana Hulkerbecka, no tak, oni się to oczywiście muszą zablokować, nie, pik jest trzeci. No nie mogę z tego po prostu nie mogę z tego, pik jest trzeci, na trzecim miejscu jest pik. Maruś się doprowadza do tego, że będzie na podium, no ale nie, no, nie taki jest mój plan. Zresztą, wiadomo, Marusia jest tak wolna, że i tak tam... No Ricardo jest 12, ja pierdzielę, kurwa, to będzie o wiele bardziej trudniejsza sprawa do zrobienia. Ja muszę sobie brać pod uwagę to, że jak będę tak jechać wolno, to teraz mnie dogonią te polity, które mają do boksu zjechać teraz, nie? Wymień skrzydła. Ja w końcu też chcę mu zaciekać. Dobra, teraz jest z kolei Hulkerbeck, pcha na kolejną ofiarę. No, to zagadamy pana. Dobra. Okej, okay, no to zacowanie już pana zagnamy. Kolejna ofiara, która odpada. Dobra, teraz mamy Pika i Direstę. Myślę, że chyba lepiej będzie się zająć Direstą, ponieważ Direta jest sypsy. A Pika ma zamiast dorwać. No. No, zagnamy również pana Direstę. Dobra, Pika to wiem, bo on jest wolniejszy. Dlatego właśnie zdecydowałem się zająć Direstą, bo... Po prostu Pika będziemy w stanie dorwać. Albo i nie, no nie mówcie mi zagnać, nie. Naprawdę? Co tego brakowało? No kurde, bałam się trochę tego, że dojdzie do tego, że safety car wyjedzie. No teraz sprawdzamy, mam szansę na to, żeby zjechać do boksu. I na tym jakoś bardzo nie stracić, tylko właśnie, kurde, problem jest taki, że Ricardo później na tym straci. Ech. A nie o to mi chodziło. Dobra, no mam nadzieję, że mimo wszystko nie straci jakąś dużą, teraz mu tak pomogłam. No i tak, jest to oczywiście, w finalnym wyścigu musiał być samochód bezpieczeństwa. Dobra, w stanie to jest skończone dla mnie, bo teraz zmienię te opony. Znowu widzę, że nie jestem jedyna. Kowalanen też widzę. Okej, okay, Kowalanen jest mądry. Chyba, już mamy z kolei Grosjeana, który przecież dopiero co był gdzieś daleko. Kurde, no to mój plan niestety się może nie powiedzieć, że no teraz Ricardo jest który? Ricardo jest... szósty. Mamy Pika, Kobasiego, Glocka, no jedynie tutaj... Nie, okej, okay, no stoi, mam to jedynie Maldonado i Kobasi. Jako jedyni mogliby się psami do psodu bardziej. A tak to kurde, mamy Katechamy i Mariusza na psodzie. To jest piękne, nie? To jest po prostu piękne. Dobra, wiem. Okej, okay, no to dołączmy do kolejki za safety carem. Nie no, ja mam naprawdę nadzieję, że moi koledzy... Za moi koledzy, właściwie to po prostu Ricardo będzie mądrzejszy, no.
Bo powiem tak, jeśli reszta grupy będzie tak głupia, żeby zjechać dopiero po tym, gdy samochód bezpieczeństwa pojedzie do boksu, to jest grupa totalna. Jeśli Gardo teraz zjedzie, to się zachowa, bardziej mądrze, no ale obawiam się, że niestety tego nie zrobi. Dobra, kto to face grali tutaj już zjeżdża, bo okej, okay, na co dzień nikt nie zjeżdża tutaj. Face grali, więc to jest plus. Na co dzień nie stracę na nic ją zec. No tak, tylko oni oczywiście nie zjeżdżają. Ale co by to dobrze, że nie zjeżdżają, jak zjadą dopiero wtedy, gdy safety car będzie zjeżdżał. Tylko, no, tylko właśnie kwestia jest tego, że kurde, jak Ricardo też zjedzie dopiero wtedy, no to też straci. I to jest problem. Ona się musiała znowu dla niego uzerać z samochodami, które już zjeżdżały do boksu. Tam sam ja już nie będę zjeżdżać. Dobra, rozgrzewaj mam trochę telefonu, bo się inżynier będzie cepiał, że opon nie rozgrzewa. O nie. No niestety obawiam się, że jak nagram dłuższy odcinek, to może do tego dojść, no ale mam nadzieję, że wytrzymamy to jakoś. Tylko właśnie, się boję taki trochę, co będzie w Australii. Jak ja mam robić 100% z Australii, no przecież do takiej akcji to jest moc dojść. I powiem tak, jeśli chodzi o sceną za UBZ, to wtedy ograniczam się naprawdę do używania powtórek, no i również nie będę powtarzać wyścigu, nawet gdy coś zjebie. Jak to zrobiłam w Abu Dhabi. I wtedy po prostu zaakceptuję moją porażkę i tyle. Okej, teraz jest za to dobrze. No, tylko te cholerne lagi. Tylko właśnie, oni pewnie teraz będą zjeżdżać do boksu, nie? Teraz was i zjadą, dopiero teraz. I to będzie totalna kłopota z ich strony. Choć zobaczmy, no może Ricardo będzie mądrzejszy. Bo w sumie Ricardo to może torcji na 8 zjedzie, albo na 9 dopiero. Okej, żaden z nich nie zjechał. Dobra, wsadziliśmy już tutaj Grzana. Ja pierdzielę! Ech! O ja cię nie, no teraz z tymi legami to będzie dramat po prostu. Dobra, na co cię nie stracę na XZ, mam nadzieję. Oni chyba teraz na tą okrozę nie będą zjeżdżać do boksu. No kurwa mać! Jebane lagi, nie no. Tylko się właśnie bałam, że do tych lagów może dojść. No ja pierdzielę bez przesady, no. No i to jest kolejna rzecz, która mi może skomplikować moje plany. Odnośnie doprowadzenia do tego, żeby Ricardo wygrał wyścig. Dobra, co oni teraz będą zjeżdżać? Zjeżdżają. Ale Ricardo też zjeżdża. Maldonado nie zjeżdża. Maldonado i kto jeszcze? Kobayashi chyba. Nie, nie Kobayashi, ktoś tam inny jest. Teraz z kolei mamy samą bolidę, który już zjeżdżały, czyli znowu się będę musiał z nim uzerać. Kobayashi i Pik. A co Maldonado i Pik jeszcze nie zjeżdżali. No kurde, ja już widzę, jak znowu Ricardo straci, jest to znowu będzie... Trzeba tutaj pomagać mu. No dobra, no który Ricardo wyjedzie? Nic widzę, że poza punktami jest. 14.
Cholera, i Grozon jest przed nim, niestety. Okej, okay, Lamalda tutaj jest, to będzie próbował zaatakować pika. To jest w sumie korzystne dla mnie, bo będą sobie walczyć. Więc na tym stracą. Ale dobra, ja już od kolejnego okrozu nie muszę się zająć moją tutaj rewoltą przeciwko reszcie, żeby doprowadzić do tego, żeby Ricardo był w punktach. Punktach. Mamy na to 9 okrozeń, więc czasu jest chyba dość sporo, damy radę, myślę. Tylko właśnie raczej Maldonado oraz Pik wyjadą set Ricardo. My na coś na tym nie stracimy nic, tylko właśnie no kwestia jest tego, żeby nie stracili, żebyśmy też nie stracili w momencie, gdy będę stosować te swoje taktyki. Dobra, ja mam już pierwsze miejsce. No to wracamy do zabawy. Kolejny, choć kurde Perez może się jednak lepiej będzie znaleźć, bo Perez jest sypsy. Z drugiej strony. Więc to chyba Kowalainen jest jednak bardziej przydatny. Dobra. Hamilton, nie! Kurwa! Ach, no i tego się właśnie bałem, za który z nich to wykorzysta. Dobra, może w tym miejscu, to jest bardziej ciasno. Ech, brawo, no po prostu dałem mu tą pozycję, nie? No ale to jest Caterham, dam radę z Caterhamem. Teraz spróbujmy. Kurde, nie, no znowu, bo... Ech. Czemu ja? Z jakiej racji ja? To nie była moja wina. Perez mu wjechał w tył. Kurwa macie, teraz jest tu przejebana sprawa, bo już w ogóle nie mam powtórek, nie? Masakra. Znaczy chyba ten mój plan niestety nie powiedzie. I to jest dupa ogromna. Który jest Ricardo? Pytam się, który jest? Ja pierdzielę, 14 dopiero. Cholera jasna. Dlaczego oni muszą być tak blisko? Dobra, teraz zabracę Kowalainena. To się może udać. Dobra. Nie wiem, czy się udało. Chyba się nie udało właśnie. Nie, 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 proszę nie. Nie chcę kary. Kuźwa, no dalej jedzie z tym skrzydłem. Ja pierdolę. Ech. Nie jest dupa, no tutaj nie będą ten. Nie, kara, nie dostanę kary! Nie, 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 proszę nie. Błagam, bez kary, proszę, bez kary. Jebany Perez musiał się tam wpierdolić, proszę, nie dajcie mi kary. Dobra, chyba nie dostał kary, ja pierdolę, znam usądzona, nie. Dobra. Wiecie co, niech oni może najpierw tego Kowalainena na wyprzedzą, bo to jest oczywiste, że on będzie tracił tutaj. Że to z drugiej strony nie chcą, nie wiadomo jak zwlekać, no. Który jest Ricardo? 13, ja pierdolę. Nawet nie jest w punktach teraz. No super, te lagi jeszcze nie pomagają w ogóle. No dobrze, rozwalili się i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Udało się zatruć dwóch. Dobra, teraz Kobayashi. Nie no, to te lagi mnie denerwują strasznie. Ja wiem, że was tym bardziej, to... Domyślam się. Dobra, Kobayashi wyeliminowany. Nie no, weźcie się, uspokójcie! Cholerne lagi, no. Ja pierdol, to jest dramat. Masa teraz. Udało się? Nie, nie udało się. Dalej ma to skrzydło. To się coraz bardziej będzie pchał. Dobra, chyba już.
Następnie mamy Rosberga. Dobra, Ricardo jest ósmy. Rosberg z tyłu, znowu z kolei zasrany Perez. Nie, nie, naprawdę, jak ja znowu karę dostanę. Nie, 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 po prostu nie, po prostu nie, po prostu nie, po prostu nie mam tego dosyć, nie. Wiecie co? Ja nie dam rady, po prostu kurwa nie dam rady, nie jestem nielegalnie zjebanymi. Chciałem doprowadzić do tego, chciałem naprawdę fajny wyścig w Brazylii. W którym to udałoby się doprowadzić do tego, żeby zarówno tutaj Ricardo, jak i ja żebyśmy zajęli po prostu bardzo dobre pozycje. Ale się nie uda, nie uda się, ponieważ kurwa potem są zjebane. Z Ricardo musiał specjalnie 18 miejsce zająć. Teraz dostałem karę za nic. Za nic dostałem karę. Bo to by się lekko obrócił, to już kara. Ja pier... Więc te lagi tym bardziej nie pomagają. I co mam teraz, wyjść na nowo rozpocząć? I kontynuować to do 2 godzin, gdy już są takie lagi. No nie skończymy tej Brazylii dzisiaj. Kurde, chciałem wam zrobić fajny prezent, nagrać wam i Brazylię, i USA, ale tylko i wyłącznie straciłam czas teraz. Na ten durny wyścig, który całkowicie nie wyszedł. Okej, przepraszam za taki zjebany odcinek wysad. Ale Brazylię pojedziemy, jutro mam nadzieję, pojedziemy Brazylię, normalną Brazylię. A z normalną Brazylię, nie normalną, bo Ricardo mał wygrać, koniec, kropka. On musiał 18 miejsce zająć, jak Quest zajął 11, to tutaj musiał 18 zająć dopiero. Pojedziemy normalny wyścig Brazylii. Taki normalny, w moim zdaniu normalny, żeby Ricardo wygrał wreszcie, tak? Bo nie wiem, po co się od nowa jest, no to kurde, są takie lagi teraz, już. To nie ma sensu. No będzie dalej lagowało. Mogę nieco najwięcej poziom trudności zmniejszyć, no ale co... No patrzcie, no nie ma, no będzie teraz lagować, kurwa, przez cały wyścig. Nie, no kończymy ten odcinek, bo ja teraz wam nie chcę robić takiej jakości, nie? Z cały wyścig to będą te jebane lagi. Ech. Zachciało mi się Brazylii dzisiaj jechać. No chciałem Brazylii dzisiaj przejechać, tak fajnie Brazylii dzisiaj przejechać w taki sposób, żeby nawet ten Ricardo nawet wygrał wyścig, żebyśmy dublet zrobili w Toroza, to dupa. Dupa jej ta wielka. Przestała, się spierdziała. Dobra, kończymy ten odcinek. No chciałabym dzisiaj na Brazylii przejechać, ale nie ma jak. To będzie na tyle na razie. Ech. Mam nadzieję, że w moich innych odcinkach, które dzisiaj mam zamiar nagrać, pójdzie mi lepiej.